Witajcie w kolejnym filmiku. Czas start. Mam nadzieję, że się nagrywa. Jeszcze chwilkę czekajmy, żeby mi tutaj nie wywaliło z konsoli. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z obszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. W
wtedy zamienia się w kłobuka. I to właśnie zrobimy. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Tego nie zrobię. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie jej pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Lecimy, będziemy to załatwiać od razu, słuchajcie, czy nie? Przyjdę po ciebie później. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwij. Dobra, kochani, mamy zapisane, dlaczego ja jeszcze się nie zdecydowałem. Właśnie dlatego. Zrzucimy sobie tutaj troszeczkę fajnych rzeczy, jakie mamy. Ewentualnie tak, najpierw sprawdzimy, jak tam stoimy z pancerzem. 72, dobra, jeszcze da radę. To, co mamy tutaj oprócz... plus 7, plus 16, no. Popatrzcie, wymienimy sobie też plus 7, nice. Także proszę. Zostawimy ją sobie. Resztę zrzucimy sobie do... Co my tu jeszcze mamy? Jakieś skóry można by było szybko opchnąć. Aha, mamy siodło, które sporo waży. Czyli tak, to do schowka. Te też do schowka. Siodło jest tutaj. O, patrzcie. Myk. I 29, fajnie. Skór na razie wyrzucać nie będziemy, bo będę chciał je sprzedać. Tutaj muszelka. Pamiętajcie, że w takich muszlach bywają perły. Rozłożymy sobie ewentualnie, bo popatrzcie, ona tam kosztuje 8 perły, kosztują znacznie więcej. Fajnie się na nich zarabia, dlatego polecam. Patrzcie, ile już mamy rzeczy do sprzedania. Za to wszystko będzie kupę kasy. Naprawdę full kasy. No, my też zachowaliśmy sobie, prawda, tą zbroję. Dobra, popatrzcie, ile mamy już punktów przeznaczenia. Znaczy, jaki mamy poziom postaci, przepraszam. Dobra, okej, 29 z 90 i mamy 300. Tak. Robimy sobie save'a i co? Na szybko. Nie to chciałem. Tutaj mógłbym w zasadzie, teraz nawet powinienem odblokować to. I teraz jak dostaniemy następny punkt, to sobie to odblokujemy, wsadzimy sobie tutaj. I damy sobie taki ładny mutagenik, żeby nam tutaj ładnie to wszystko współgrało. Ale to za chwilę, jak odblokujemy. Tymczasem możemy sobie przemedytować. Tak, dokładnie tak, słuchajcie. Chcę mieć komplet eliksirów. Aha, mamy kuszę. Nie wiem, czy nam petardy będą potrzebne. Myślę, że nie. Jak? Gotowy jesteś? Dobra. Lecimy z tym koksem. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dzisiaj po nocy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Nie. Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Poroniec sam ją rozkopał.
Jeszcze kawałek, idź za mną. Dobra, kochani, teraz na spokojnie nałożymy sobie już. Jak już tu jesteśmy, dobra, posortujemy sobie. Nałożymy sobie już odpowiedni olej. Przyda nam się. Znak sobie też ustawimy. Nadaliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Być już rozkopany. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poszedł na łowę. Że poroniec wyszedł na żer. Uwaga. Teraz będziemy musieli szybko podjąć decyzję. Patrz. Teraz nasza decyzja. Weź go na ręce, szybko. A to jak się jeszcze się pałować z myszką? Ani się obejrzy mi i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoi jego magię. Weź go na ręce. Teraz. Ksilów będziemy używać tylko w ostateczności. Mam nadzieję, że uda mi się. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Tak. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legendy i zmienić go w płomy. Kurwa! Przydałby mi się tutaj puszczek, tylko nie wiem, ile będzie działał. Niezbyt długo, szkoda. Chyba wszystkie puszczyki wykorzystamy. Zaraz zobaczycie dlaczego. Wodny Widmar. Wyczuwaj się porońca. Słuchajcie, że jeśli nie damy rady, baron zginie. Zaraz mi wypadnie. Ła, uspokoiliśmy go, dobra. Uzupełniamy oczywiście olej. Musimy mieć pełny zapas. Trochę za szybko tego... Co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuk. Będzie związany z twoim domem, a mnie może odnaleźć twoją rodzinę. Jeszcze raz powinni być. Tu już będzie gorzej. Im szybciej, tym lepiej. Dobra, jeszcze jest. Będą
się starały nas powstrzymać. Tak, jeszcze dwa. Dobra. Skupka. Szybko. Pamiętajcie, że jak się nie zregenerujemy w porę, mogę tego nie przeżyć. Szybko. Znowu to samo. Bije się jak węgorz, nie utrzymam. Udało się. Dobra. Ciężko było. Czy się regenerujemy? Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakieś, to ważne. To dziewczynka. Jaka Neczka chciałaby ją nazwać? Dobrze, z porońcem byłoby jeszcze gorzej. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. No, na razie po kłopocie. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Dobra, kochani. Mamy uszkodzony miecz. Poważnie. A przyda nam się. Spróbujemy troszkę naprawić. 40% to 46,86. Dobra. Okej. Okay. Jak ze zbroją? Zbroi na razie naprawiać nie będziemy, bo i tak zaraz będziemy ją wymieniać. Znaczy pancerz w sensie. No popatrzcie, znaleźliśmy jeszcze dwie centryjskie, ale dużo słabsze. Dobra, ten poszedł. My możemy, moglibyśmy sobie tu przemedytować. Aha, jeszcze sprawdzę ile. 30, 90, 60 możemy zabrać. Dobra. Zrobimy to od razu. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. Uwaga. Jest. I wskaż mi drogę do swoich krewnych. I teraz, kochani, wystarczy tylko lecieć za... iść za kłobukiem.
możemy saving zrobić. Teraz tak, z tego co pamiętam, to po drodze będą wilki. O proszę, to mamy przeciw ogrowatym, przeciw zwierzętom, który to był? Hybrydom, istotom magicznym, trupojadom, zwierzętom. Od razu sobie nałożymy i profilaktycznie przeciw trupojadom też. Okej, okay, jak tutaj stan naszego miecza? Jeszcze powinien wytrzymać, dobra. Oczywiście możemy ją też gonić na płotce. Musimy pobiec za nią. Zdea nas troszkę wyprzedzi. Będzie nas wyprzedzać, to wtedy możemy do nich podbiec. Będą nam się za chwilkę już... O, właśnie. Doganiamy, wtedy mamy czas na regenerację żywotności. I proszę. A będzie na nas czekać, także nie bójcie się. Prowadzi nas do pierwszego miejsca. Popatrzcie, jak właśnie zatacza takie kręgi, to znaczy, że tutaj musimy... Lawendy to tam raczej nie trzymali. Musimy tutaj coś odnaleźć. I popatrzcie. Podkowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Ewentualnie, popatrzcie, jest jakaś bransoletka. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Nasz wiedźmin w zasadzie o wodzie. Ubrania? Czyżby się tu przebrałem? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Next. Dobra. Da powinna ruszyć dalej. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. I co, paskudo? Aha. A, zapomniałem o Iskanda, ale to szybko pójdzie. Ach, mamy kolejny niebieski. Czekajcie, ja sobie sprawdzę tylko, czy mnie dałoby rady zrobić. Ach, tak, mamy jeden, czyli mamy za mało mniejszy. Nie. Tu, żeby nam się zwolniło miejsce na mutagenik, to by było super. Może następnym razem. Zawsze jechałem za nią na płotce. To, że płotka to jest troszeczkę dla nich za szybko. Tu chyba wilki będą. Nie, jednak nie. Tutaj też Dea będzie chciała nam coś. Tylko ja bym miał używanie. I tak warto się temu przyjrzeć. Jeszcze jeden. Dei jako... Dobra.
Jeszcze jeden. Dobra. Ale jesteś paskudny. Powinienem zbadać to końskie tubło. Zaraz je zbadamy, tylko najpierw zbierzemy to, co nam tutaj zostało. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Bogate pewnie. Nadgryzły siodło? Trupy jadę robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Okej, okay. Wygląda na to, dalej. Że ślad się jeszcze nie urwał. Tak, jeszcze. Spokojnie, Dea na nas czeka. Mogę sobie nawet dogonić. O, właśnie. Jest jeszcze kilka. Dobra, może je zwabimy do siebie. Chciałbym je tutaj... Drugi. Chciałbym je tutaj już wszystkie... Pamiętam, jak jechałem na chłopce, to po prostu je olewałem. Zaprowadzi, wiecie co, zaraz niestety chyba będę musiał przerwać nagrywanie. Ten filmik będzie krótszy o 10 minut. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Już niestety czas. Popatrzcie, Dea nas zaprowadziła do pewnego obejścia. Tu będzie dialog, na który ja już nie mam czasu. Dobra, spróbuję. Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. Tak. Mamy tutaj pewną bardzo inteligentną niewiastę. Ja schowam miecz, żeby ludzi nie straszyć. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Wiecie. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? No. Cicho, synek. Chcę pomóc tej kobiecie. Może jej grozić niebezpieczeństwo. On nikogo nie widział, panie. Toż to dzieciak jeszcze. Coś mu się przywidziało. Chcę wiedzieć, co mu się przywidziało. No, mały, kogo widziałeś? Kto to był? Tata przyprowadził w nocy tę panienkę od lekarstw. Bardzo się bała. Mówiła o strasznym potworze i że musi gdzieś wrócić, ale nie wiem gdzie. I tata z mamą ją pocieszali i dali nowe ubranie, bo jej było potargane. Co się stało z tą dziewczyną? Mój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca? Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne.
Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie. Okay. Z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie i lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwonił. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach, od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. 3 miesiące. Myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Saga. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Co było dalej? No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie. Zimne wody mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. No to wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię, co w mojej mocy. Słuchajcie, nie byłbym sobą. Ale perłę mieli, widzieliście? Drugą perłę. Trzecią perłę. No, no. Ej, młody. Spróbujemy. Tu są bajkowa kraina. Jejku, jak ja pamiętam. Ja się wtedy nakręcałem, ale by było fajnie. Tak sobie do Tusą pojechać. Oczywiście to był rok 2015, prawda? Zaczynałem grać dopiero w Wiedźminie III. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Nice! Popatrzcie, jak nam szybko teraz zaczęły przerastać punkty doświadczenia. Widzicie, jak się opłaca robić. Mamy już 9. I teraz tak, wchodzimy sobie w postać.
mamy mutagenik, ale mamy już tutaj wolny slot na mutagenik i nie przepuścimy tego. Więc oczywiście... I wstawiamy od razu do buildu. I od razu, kochani, wrzucamy bach. Czyli tak to na razie wygląda. No i tutaj już będziemy się dalej starali tą szermierkę, żeby mi ja tutaj ten młyneczek, no jeszcze 7, tak? 7, jeszcze 7. Mielibyśmy 5, ale mielibyśmy 2 puste, niewykorzystane gniazda. No to aż grzech ich nie wykorzystać, więc tak to teraz wygląda. A my co? Możemy pojechać, jedźmy teraz do barona. Nie popełniłem się tego błędu, który ja popełniłem. Zawsze popełniałem, prawie zawsze. Bo później musiałem kombinować, jak się dostać do Oxenfurtu. Wracać się kawał drogi w pałacu. Baron nam coś da. Swoją drogą to bardzo fajne miejsce na kasztel. No, płotka już chrapie. Jestem pełen podziwu dla twórców gry. A ostatnio krążą, kochani, pogłoski, sugestie, że będziemy jeszcze mogli w Wiedźmina zagrać. I daj Boże, oby... Zobaczcie, tu już mamy otwarty. Nie możemy tu galopować, ewentualnie można by było sobie jeszcze tutaj przeszukać to miejsce. Zobaczcie, tutaj jakiś grudek po prostu był. Ale tu już chyba nic nie znajdziemy, kapitoli. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że tu jeszcze... O! Jeszcze coś było. Mamy już, kochani, nieco więcej miejsca. I przewozić możemy nieco więcej rzeczy. Pamiętacie, znaleźliśmy, prawda, nowe, więc sprawdzamy, co będzie tutaj dla nas. Popatrzcie, bo tutaj aż o 9, nie? A ta była tylko o 7. Znaczy pewnie dlatego, że ta jest mniej uszkodzona, czy tam. Sprzedawać jeszcze nie będziemy. Nie. Jak dojedziemy, słuchajcie, jak dojedziemy do Oxenfurtu, to jeszcze sobie zapakujemy kilka może mieczy. Zresztą gotówkę mamy, o gotówkę się nie musimy teraz martwić. Ale ja wam pokażę gościa, który ma już przyzwoite ceny w Oxenfurcie, już w Oxenfurcie. Więc jakiś tam mieczyk sobie weźmiemy do lapicu, żeby go sprzedać, prawda? Tutaj moglibyśmy sobie już... A może by na te potwory zapolować? Masz czerwatą kowalunę? Guślarz chce spytać o waszą usługę. O! Tego Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Tego mi brakowało, kochani, ale zaraz duchy, będę musiał ale i potępieńcy trza chronić krąg przed potworami. Słuchajcie, na szybko jeszcze tutaj przylecimy te dialogi. No czasem człowiek umiera dławiony lalem. Czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Dobra.
Co już właśnie skończyłem się czas nagrywania, ale jeszcze wiedział, że Wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się, guślarz potrafi się odwdzięczyć. Dobra, bierzemy zlecenie i już naprawdę muszę kończyć. Skoro potrzebujecie Wiedźmina, pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro, na kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Dobra. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Czyli domyślacie się, o czym będzie następny filmik, kochani. Tak więc ja się z wami z tego miejsca żegnam. Dziękuję wam tradycyjnie za wszystko, za to, że jesteście, za komentarze, za subskrypcję. Garść fajnych linków znajdziecie w opisie filmiku, a tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.